Darek, Andrzej Niemyt, ukrył przed Władkiem, Przemysław Stipta, chorobę serca, a teraz zataj przed nim operację. W 1984 roku odcinku Barw Szczęścia Cieślak dał się o jego pobycie w szpitalu nie zostawi na nim suchej nitki. Para homoseksualistów z Barw Szczęścia rozstanie się przez kolejny sekret piłkarza. Barwy Szczęścia odcinek 1984 poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku, o godzinie 20.10 w TVP2. W Barwach Szczęścia Darek i Władek są parą niemal idealną. Wspierają się, kochają i cało wychodzą z każdego kryzysu. Czy tym razem będzie tak samo? W 1984 roku odcinku Janicki poważnie zawiedzie zaufanie partnera. Dwa lata temu Władek dowiedział się o chorobie serca, którą Darek skutecznie przed nim ukrywał. Cieślak był wściekły na ukochanego i zły przez jego bezmyślność. W końcu z każdym wysiłkiem na boisku ryzykował swoje życie. Konflikt na szczęście udało się załagodzić, a panowie obiecali sobie, nigdy więcej tajemnic. Problem jednak w tym, że Darek złamie przysięgę i w 1984 roku odcinku Barw Szczęścia bez wiedzy Władka podda się operacji. Zabieg kardiologiczny, któremu podda się były piłkarz, na szczęście zakończy się sukcesem. Ale wyobrażacie sobie pewnie reakcję Władka: myślałem, że sobie ufamy i nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Widać, pomyliłem się, powie Cieślak i doda ostrym tonem: nie pozwolę ci grać. Ja tego nie wytrzymam nerwowo. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.